nie zaskoczę oczywiście Państwa, ja uważam, że koszmar funkcjonowania tego pana na scenie politycznej kończy. Koszmar, tak, skończy jak najszybciej. Ale powtórzył pan, że to moskiewska kukła? To jest, człowiek, który w wielu sytuacjach opowiedział się za interesem rosyjskim, a nie polskim. I ja o tym mówiłem od lat. To nie jest, nie budziłem się wczoraj. Jestem w tej kwestii wiarygodny od 7-8 lat. To jest potworne oskarżenie. Przestrzegałem przed tym. Nie jest pan konsekwentny. Nie wiem, czy jest pan wiarygodny. Jest pan konsekwentny. Kwestia bezpieczeństwa twardego, jak współpraca z Stanami Zjednoczonymi, operacje pokojowe, tarcza antyrakietowa. Mówiłem o tym, że jego ocena polityki zagranicznej, jego ocena sytuacji międzynarodowej jest absolutnie błędna. Dzisiaj ponosimy tę konsekwencję. Z tego wywiadu dla Politico, który zresztą wcale nie pomógł, wynika, że on miał taką ocenę, którą świat powinien mieć dużo wcześniej. Do tej błędnej sytuacji doprowadził w ten sposób, przyjął też błędne instrumenty, które spowodowały, że odpadliśmy od silnej współpracy z Stanami Zjednoczonymi, zerwaliśmy z regionem. Jeśli mogę. Natomiast szkoda czasu w dalszym ciągu na ten temat drążyć. Sprawa jest przekazana do prokuratury, niech to wyjaśnię. Jego kwestia, jego błędna polityka, jego wpadka w tych, gdzie to był Amber Room, prawda, jego dyskusje pikantne z innymi politykami. Skoro szkoda czasu, to ja mam ostatnie. Uważam, tylko jedno zdanie. Uważam, że najistotniejsze w tej chwili polskim imperatywem jest pomoc Ukrainie. Jest wywieranie presji na Rosję. No momencik, zaraz. Nie tylko finansowej, czyli są sprawy ważniejsze niż zajmowanie się waszą pomocy wojskowej, to są problemy w tej chwili na Polsce. O tym właśnie mówiłem, natomiast ja nie jestem adwokatem marszałka Sikorskiego, to sprawa jasna. I to z senatorem niezwiązanym partyjnie w tej chwili, no ale trudno mi słuchać takich oskarżeń pana adresem Sikorskiego. Już to jasne, ja nie uważam, że jest to człowiek bez wad, prawda, i bez tego, że nie ma takiego na szczęście. Przy innych okolicznościach, gdyby nie był tak atakowany, powiedziałbym o tym, co do niego ma. Ale zarzucanie mu, że był politykiem, że reprezentował rosyjski interes, no muszę powiedzieć, że to jest duża śmiałość. On jest oceniany generalnie w Europie jako rusofob. Rozumienie, tylko jednym zdaniem. Nie, ja mam. On jest oceniany jako rusofob. A rozumienie na Majdanie z 21 lutego było. Ale proszę, ale moment. Druga sprawa, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. To trzeba docenić to, że on nie miał kompleksu wobec Stanów Zjednoczonych. To nie był polityk, który... Panie senatorze, a może to bardzo często, poza kilometrówkami, działa na jego niekorzyść na polskiej scenie politycznej, że on po prostu nie ma kompleksu. Nie ma hamulców, nie kompleksu. Ja bym powiedział, nie ma hamulców. Dobrze, powiedzmy sobie, że może przez to jest nielubiony. No nie wiem, czy to już jest jego jakiś styl, powiedzmy sobie, bycia i tak dalej, ale tego się odrywam. Odrywamy się już i kończymy, ale mam a propos stylu. Jeszcze jedno pytanie. Roman Giertek napisał do Andrzeja.